Maurice Renard Żaba Miałem wtedy lat 13, zaledwie kończył się dla mnie ów okres, w którym nad dzieciństwem panuje groza ciemności i samotności. Byłem szczupłym, niepozornym chłopczykiem o drobnej twarzy i wielkich marzycielskich oczach. Z usposobienia byłem nieśmiały, wrażliwy, przeczulony, ustawicznie podlegający wzruszeniu. I już wtedy z nieodpartą siłą pociągał mnie ku sobie groźny, a kuszący świat nieznanego i ilekroć nauka dawała na żer mej żądzy jakąś niecodzienną zdobycz albo odsłaniała niesamowicie omgloną perspektywę, doznawałem upojenia. Kochałem tajemnicę, zwłaszcza tę, która waży się na krawędzi naszego poznania, jak noc na krawędzi dnia, tajemnicę, na którą już są skierowane szkła badaczy. Kochałem, podobnie jak i dziś, to, co jeszcze nie wyjaśnione, rzeczy przyszłe, możliwe dopiero, a przede wszystkim rozkoszną, uroczą, boską hipotezą. Co we wszystkie mroki, wysyłając rozliczone fantastyczne promienie, przedłuża w naszym świecie nowocześnie odzianych dżentelmenów, żywot legendy i bajki. Lubowałem się w rozmyślaniu. Nic mnie tak nie pociągało, jak owe wędrówki aż ku ostatnim krańcom pewności, jak pochylanie się nad ziejącą opodal mroczną przepaścią, jak rzec by można. Wyzywanie na bój potęg, których istnieje, tam przypuszcza się i drażnienie tajemnicy niby hydry, zaczajonej w swej jaskini. Wtedy, z jakąś osobliwą uciechą, pełną dreszczów, przenikliwą, skrytą, czułem, jak odżywają we mnie jeno zmienione w rozkosze dawne trwogi zarania mego życia. Szczęśliwy okres, w którym nic prawie nie umiałem, także nauka gotowała mi tysiączne sprzeczne z sobą zachwyty, a każdy dzień przynosił swoje odkrycie i swoją zagadkę. Niech mi będzie wybaczone, iż się tak rozwodzę nad charakterystyką swego temperamentu, uważam powiązanie za niezbędne dla właściwego osądzenia faktu opowiedzianego przez bezpośredniego świadka, dokładne przedstawienie psychiki tego świadka. Należy wiedzieć, przez jakiego rodzaju składane zjawisko zostało zaobserwowane. W przeciwnym razie wszelkie omyłki mogą się zdarzyć, od omyłki sądowej do naukowej. Jeżeli więc mówię o sobie, to dlatego, iż byłem głównym świadkiem zdarzenia poniżej opisanego, a niewątpliwie niczego nie wolno zaniedbać w dziedzinie oświetlenia psychologicznego gdy chodzi o zreferowanie tak subtelnie zawikłanego osobliwego faktu, jakim była śmierć pani Szabla. Rodzice moi, przekonani, iż najsnadniej służą memu szczęściu, oddali mnie do szkoły pod wezwaniem Jana Jakuba Russo. Był to kosztowny internat wybudowany w sąsiedztwie dużego miasta na wybrzeżu normandzkim. Uczniów mógł pomieścić nie więcej niż sześćdziesięciu. Uprawiano tam sporty i oddawano się robotom ręcznym. Nauka na tym nie cierpiała i muszę przyznać, iż w tych warunkach pobyt w owym zakładzie nie byłby najmniej ponury. Lecz ja dotychczas Nigdy nie opuszczałem rodzicielskiego domu, gdzie mnie kolejno różni specjaliści przychodzili uczyć i mimo wszelkie zalety szkoły imienia Jana Jakuba Rousseau, trudno mi było przywyknąć do raptownej zmiany środowiska. Oddalony od swoich, pozbawiony czułości macierzyńskiej, wrażliwy na każde zetknięcie się z rygorem szkolnym oraz z poufałością koleżeńską, szukałem samotności, wyzyskując każdą potem sposobność. I chociaż regulamin tego zabraniał, często udawało mi się umykać do swego pokoiku i tam delektować się cierpkimi pierwocinami nostalgii. Były to jak gdyby schadzki z samotnością. Z góry już miałem wybrane jakieś dobre wspomnienie z rodzinnej przeszłości i rozkoszowałem się w nim żarliwie, aż dopóki złudzenie pieszało z nasyconego umysłu, albo dzwon oznajmiał powrót do klasy. Nadto i moja posiadała całkiem inny jeszcze urok, urok, którego Potęgi nie podejrzewałem jeszcze, a który przecież zaczynał stopniowo na mnie oddziaływać i chwytał mnie tak mocno, że dziś w to właśnie wspomnienie rad jestem chronić się jako w najczystszej i najbardziej tchnące świeżością zakątek mojej młodości. Pokoik ten, numer dwa, mieścił się na drugim piętrze. Okna wyzierały na ocean. Poza drzewami dziedzińca, będącego prawie ogrodem, widać było długą, prostą linię horyzontu, gdzie co wieczór zapadało się słońce. Szczyty skał nadmorskich widniały nad dachami zabudowań szkolnych. Było to widowisko pełne dostojeństwa i głębi. Ocenić je w pełni miałem dopiero w przyszłości. Od początku zaś przyglądałem mu się. Party skrytym impulsem. Nie byłbym zresztą dzieckiem, gdybym nie był doznawał zakazanej rozkoszy wymykania się wszelkiemu nadzorowi i możliwości obserwowania z ukrycia przez półprzymknięte żaluzje poczyniań bliźnich, jak mi się to zdarzyło w ów Dzień Słoneczny, ów tragiczny Dzień Żaby, którego data jest wypisana na mogile pana i pani Szabla. Powiem teraz, kim byli państwo Szabla. Przedtem zaś, jeszcze kto to był Murg? Murg, dyrektor szkoły, był trzydziestoletnim absolwentem uniwersytetu. Miał cerę nieświeżą, brodę brunatną, włosy bujne, oczy jego żywo błyszczały za szkieł binokli. W ubiorze był zaniedbany. Uchodził, dowiedziałem się tego szczegółu wraz z innymi nieco później, co dość wybitnego fizjologa, lecz przeszkodą w badaniach była mu ustawiczna potrzeba pieniędzy, którą ze wściekłym uporem usiłował zaspokajać. Człowiek ten istotnie był obciążony okropną namiętnością, nałogiem gry, i kasyno sąsiedniego miasta pochłaniało kolejno wszystkie dochody, jakie mu przynosił jego zakład. Oto był murk. Co się nas tyczy, nie żywiliśmy do niego bynajmniej antypatii. Traktował nas bowiem życzliwie, jak przystało na sędziego świadomego wszelkich słabości człowieczego rodzaju. Matka jego po powtórym pójściu, nosiła nazwisko Szabla. Państwo Szabla mieszkali w gmachu szkolnym. Pani Szabla, rozmiłowana w synu i wciąż drżąca przed skutkami jego nieuleczalnego nałogu, przysięgła sobie, że go opuści dopiero w ostatecznym momencie, gdy trzeba będzie wszystko na tym świecie opuścić. Państwa Szabla, przezwaliśmy Filemon i Baucis. Każde z nich liczyło po 59 lat, a mimo podeszłego wieku trwali bez fałszywego wstydu we wzajemnej adoracji. Miłość ta, acz wzruszająca, miała w sobie sporą dozę komizmu, a wrażenia tego zewnętrzny wygląd zakochanej pary bynajmniej nie osłabiał. Edgar Szabla, Filemon, był bardzo eleganckim, starannie uszwarcowanym i wypomadowanym vieux bois. Swój piekielnie czarny zarost nosił à la Jules Simon. Krótki wąs i broda okalająca cały owol twarzy. Lśniący płat włosów, zapożyczony z zapotolicy, rozpościerał się na łysinie. Poczciwy, spokojny człeczyna uśmiechał się niezmordowanie, zgoła jak gdyby jego sztuczne szczęki na powszechny zasługiwały zachwyt. Ucieśnie nam było patrzeć, gdy przechodził gościńcem, wyświeżony we wdzięcznie przechylonym kapeluszu fioletowym. Krawat zawiązany ala la Collin, jasne getry na nogach, ręce w tył założone balansowały laseczką, co upodobniało go do wahadła. Edgar Szabla robił wszystko, co mógł, by nie być głupcem. To już bardzo wiele. Niemniej biedaczysko nie mógł się pochwalić zbyt świetną karierą życiową. Zwierzał się każdemu, że jakaś osobliwa fatalność narzucała mu wieczne półśrodki, i nieuniknione spółki, nawet urodzić się indywidualnie nie było Filemonowi sądzone. Zjawienie się brata bliźniaka osłabiło doniosłość tego występu. Pan Szabla skarżył się otwarcie, iż nigdy nie udało mu się zdziałać czegoś ważkiego bez udziału współpracownika. Ze zdziwieniem stwierdzał, że zawsze zamieszkiwał nieruchomości oznaczone przypadkowo numerem B lub ter. Wreszcie, powiadał, ożeniłem się z wdową i zobaczycie, przekonacie się, że i do grobu nie złożą mnie samego. Przeświadczenie dziwaczne, aż niepozbawione podstaw, któremu też los nie odmówił potwierdzenia. Zaznaczmy zresztą, iż pan Szabla przystosowywał się do swej szczególnej roli człowieka dubleta, na czym wychodził wcale niezgorzej. Symbioza z pewnym finansistą nader widatnie zaokrągliła jego majątek, a pani Szabla, mimo wdowieństwa po panu Murg seniorze, darzyła go miłością również piękną, jak leciwą. Pani Szabla, Baucis, bynajmniej nie ustępowała swemu kochanemu drugiemu małżonkowi pod względem dbałości o wygląd zewnętrzny. Była z pokolenia owych starych, wykrygowanych dam, które od ustawicznego ściskania się gorsetem osiągają w nagrodę talię niesłychanie cienką i sztywną. Chodziła, że jakbyś całą postacią naraz wyprostowana. Niemniej, mimo stoiskie wysiłki, z przygarbionymi plecami. Jak wyniszczone ręce były od samego rana osłabione mnóstwem pierścieni. Rozłożysta koła fióra, uzupełniona sztucznymi wałkami, żółta i bez połysku, nadawała nieproporcjonalne, fantastyczne rozmiary jej głowie. Nad którą Baucis, wychodząc z domu, ładowała imponujące kombinacje piór, stążek, tiulów i świecidełek. Gdyś się do niej zbliżał pod wiatr, potężna fala zapachu szypr terroryzowała ci nozdrza, chociaż sama jej mość była jeszcze w takim oddaleniu, iż na obliczu jej bardzo niewyraźnie znaczyła się gruba maska szminki, którą było otynkowane. Krzykliwe te kolory sprawiały wrażenie raczej jakiejś kraszonej kukły, aniżeli istoty żywej. Gdy dama otwierała usta, Osobliwie czarna czeluść wybuchała wśród cnobru jej warg. Niesamowitego efektu dopełniało jeszcze w tej dziwacznej fizjonomii to, że pani Szabla ustawicznie wybałuszała oczy, skutkiem czego wydawała się zawsze zagrożona jakimś niebezpieczeństwem. Państwo Szabla. Gdy ich wspominam, wyrasta mi przed oczema groteskowy obraz przekazany mojej dziecięcej pamięci. Wiek ten jest bezlitosny. Dziś, gdy pomyślą, że państwo szabla kochali się bezgranicznie, że kochali się zawsze i tak mocno, iż jedno nie zdołało przeżyć drugiego, gdy powiadam sobie, że wszystkie te mizerne zabiegi, cała owa parada nieszkodliwej kokieterii rozpaczliwie zmierzały jedynie do przedłużenia dla tej drugiej istoty odrobiny uroków, jakie ją były niegdyś podbiły. Nie umiem już skojarzyć wspomnienia tej pary pajaców z pojęciem tak bezcennej, rzadkiej czułości. Powiadano, że pan Szabla był milionerem i że zakład imienia Jana Jakuba Rousseau jemu zawdzięczał swe powstanie. Było to zupełną prawdą, jak to stwierdziłem później. Przystąpienie pana Szabla w charakterze cichego wspólnika do tego interesu odbyło się na skutek gorących próśb pani Szabla, gdy szczupła ojcowizna stopniała w palcach gracza. I jestem przekonany, że pani Szabla odniosła to zwycięstwo po długich wysiłkach, bowiem pan Szabla, jak to później wykazały okoliczności, znosił swego pasierba jedynie ze względu na zasnął niewiastę, usiłującą być między nimi łącznikiem. Istotnie, tylko matka mogła rozgrzeszyć tego utracjusza, marnującego wyjątkowe zdolności dla zaspokajania najfatalniejszej pasji. Czyż więc Murg lekceważył naukę? Nie sądzę. Widziałem go wykładającego fizykę, chemię, historię naturalną. Wznosił w swoje wykłady zapał i polot niepospolity. A zresztą, któż może tu być pewien istoty rzeczy? Czyliż można utrzymywać, że w samotnych godzinach w swym gabinecie Murg studiował jedynie niezawodne systemy gry? Nie pozostawił po sobie schedy naukowej czegóż to dowodzi. Ja trwam w niepewności, ze względu na żabę. Opowiem teraz o żabie. Słuchacze oddziału humanistycznego i oddziału matematycznego zbierali się razem na wykłady nauk przyrodniczych i corocznie Murg powtarzał przed nami doświadczenie Galwaniego, polegające na pobudzaniu prądem elektrycznym mięśni nieżywej żaby. Lecz nasz dyrektor demonstrował ten eksperyment w sposób tak efektowny i sądzę tak nowy, że doświadczenie z żabą miało wielką sławę wśród wychowanków szkoły imienia Jana i Russo. Kto już je był widział, płonął pragnieniem zobaczenia go znowu. Rozprawiano o nim zawczasu niby o jakimś dorocznym święcie, a w owym uroczystym dniu pod oknami uprzywilejowanej sali tłoczyła się gromada zaciekawionych dzieciaków. Ten korzystał z rekreacji, tamten wymknął się z ciupy, ów zdezerterował z izby chorych. Profesorowie w tej sytuacji nie okazywali zbytniej surowości. Murgu Pełen wyrozumiałości, udawał, że nic nie zauważa, i pochylony nad stołem wywoływał klasyczny cud. Prawdę powiedziawszy, leżały tam trzy żaby odpowiednio spreparowane. Jedna, właściwie sama tylko dolna część tułowia, przytwierdzona była lędźwiami do korkowej deszczułki. Jako źródło energii, murgu używał ogniwa Wolty. Umocowawszy na dwóch biegunach aparatu dwa druty miedziane i ująwszy wolne ich końce, rozpoczynał pokaz tradycyjnym tańcem owej nieszczęśliwej pary zadnich łapek żabich, które się kurczyły i wyciągały pod działaniem prądu. Potem następowało demonstrowanie miografu. Wreszcie murg zabierał się do trzeciej żaby i łączył z baterią ów giętki przewodnik przenikający w ciele zwierzęcia do jakichś tajemniczych ośrodków. Tego momentu oczekiwaliśmy wszyscy z lękliwą niecierpliwością. Natychmiast po zamknięciu obwodu, cztery łapy galwanizowanej żaby zginały się pod tłowiem, po czym następowała seria podskoków, do złudzenia przypominających ruchy żywego stworzenia. Konwulsyjnie, ale rytmicznie, trupek poruszał się w sposób wręcz wstrętnie naturalny. Murgu, trzymając aparat, postępował ze straszną żabą, jak gdyby wodził ją na smyczy. Wędrowała tak aż do końca stołu. Otworny, międzynaoki automat laboratoryjny. Z chwilą, gdy demonstrator przerywał prąd, nieszczęsna żaba padała nagle, jakby wskonawszy na nowo, i jakby że murk mógł rzeczywiście ją wskrzesić, by ją zabić raz jeszcze, jeszcze, bez końca. przełożył Gabriel Karski. Muzyka obłażej Lindner i Jacek Brzezowski czytał Jacek Brzezowski.